Tedeu de vlorobud bachi sastype sarero menge saremanu szenge proceo sveto. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Artur i prominentni Romowie. Moim gościem jest dzisiaj weteranka sceny romskiej Celina Sadowska. Witam Cię, Celina, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Jesteś weteranką cygańskiej sceny artystycznej i naprawdę bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Ty as bachta... Również się cieszę. Ty aves bachtalisas, ty trecelone semencasa. Wzajemnie, sales aser bachtały romate, ja razem tu sa. Tedeu de vloro, tedeu de vloro. Powiedz nam, Celina, tak na początku, ile to już czasu minęło, odkąd my się znamy? Jak to już długo, ile lat to minęło? Czy ty już pamiętasz to? Bardzo długo się znamy. Bardzo długo. Ja ci przypomnę, że my żeśmy się poznali i ktoś, kto oglądał mój wywiad, to ja tam właśnie wspominałem, że w Estradzie Poznańskiej pan Fellman powołał znowu zespół Roma do działalności i wtedy właśnie twój tata z całym zespołem Tabor przyjechaliśmy do Kalisza i tam byśmy się spotkali na próbach i zaczęliśmy tworzyć nowy zespół Roma, prawda? I stamtąd, tak, tak, tak. Stamtąd się znamy, to był rok 80, 1980, albo 81, albo 81. Na pewno tak było. No, tak. Bardzo się cieszę, że widzę Cię po tylu latach. Bardzo się cieszę. Ja również. Powiedz mi, Celina, z jakiego rodu romskiego pochodzisz? Podziel się tutaj z nami. Z jakiego miasta? Ja pochodzę z rodu Łomziniaków. Polska Roma. Polska, tak. Mój dziadek, mojego ojca. Tata. Ojciec. Tak. Był elektorem królewskim przy koronacji. Jest koronacja wystawiona, bo są pamiątki i jest elektorem królewskim. I to wtedy to był twój dziadek, prawda? Co stał koło Janusza Kwieka. To był mój ojca, ojciec. To był mój dziadek. To był twój dziadek, a bardzo podobny był Jegienia jest. Rodziny. Mm-hmm. No tak, tak. Ja mam te nagranie przecież. To jest wielka pamiątka. Czyli pochodzisz z Łomzieniaków, Polska Roma. Tak. Bardzo mi miło. Celina, gdzie przebiegało twoje dzieciństwo? Ty jeszcze pamiętasz czasy taborowe, czy już... Nie. Nie pamiętasz? To już osiedliliście się wtedy. Tata z mamą. Nasz ojciec mało jeździł. Mhm. Prowadził osiadłe życie. Mm-hmm. Tak. No tutaj pragnę Państwu powiedzieć, że Celina jest córką wybitnego skrzypka, wirtuoza muzycznego, wujka Gieni, który tworzył zespół Czarne Perły, zespół Tabor w Wejherowie i później jako kierownikiem był zespołu Roma w Estradzie Poznańskiej w 81 roku. Bardzo ceniony człowiek, bardzo wybitny muzyk. Celina jest właśnie jego córką. Powiedz mi, Celina, jaki wkład miał twój tata w twoją edukację artystyczną? Kiedy ty odkryłaś w sobie, że śpiewasz, że mogłabyś i występować na scenie? Tak. Ojciec założył zespół, to był pierwszy zespół, się nazywał Cyganeria i zbierał członków do swojego zespołu. Mm-hmm. Jeździł do Wocławka, jeździł do Bydgoszczy, wszędzie, a mama mówi tak, ty wszędzie szukasz artystów, a ty masz w domu artystkę, która śpiewa po pokojach z kablem od żelazka. Brałam kiedyś takie kable były do żelazka, a ja brałam ten kabel i chodziłam po pokojach i śpiewałam. No i ojciec mówi, chodź Celina zaśpiewa, ja chodziłam wtedy do 7 klasy. Aha. No i jak ja zaśpiewałam, to ojciec aż oczy otworzył. Ułożył mi zaraz piosenkę, to były piękne dni. Aha. Ułożył mi po cygańsku i ułożył mi taki
też taką ładną piosenkę węgierską, też ułożył mi słowa, no i poszedł i zabrał mnie do zespołu. Miał duże problemy, komplikacje, no bo oczywiście miałam się uczyć dalej, więc... W szkole, do szkoły chodziłaś jeszcze wtedy, prawda? Przez tą szkołę właśnie troszeczkę miał takie nieporozumienia, ale wytłumaczył, że u nas już tak jest, że dziewczynka, która już ma 14-15 lat, to już jest, nie może już tam tak uczęszczać, no tak, bo zabiera ojciec ją do zespołu. No i poszłam do zespołu i tak się właśnie moja kariera zaczęła. To może w tym momencie posłuchajmy pierwszej piosenki w wykonaniu Celiny. Przepraszam, najpierw może posłuchamy zespół Roma, w którym śpiewałaś też i śpiewał, dwie gitary śpiewał Czarek Majewski. To właśnie też, on stał się później też kontynuatorem zespołu Roma, kierownikiem artystycznym zespołu, prawda? To posłuchajmy jego piosenki i zespół Roma. Dwie gitary za stiną, żara w nas zamili. Z dziecka pamięty na pie, stary duch mój ty. Echa raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, 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 mnoga raz. Ech raz, da jeszcze raz, jeszcze mnoga, mnoga raz. Ech raz, jeszcze raz. Еще много раз. Kiedy odkryłaś właśnie w sobie te zamiłowanie do piosenki cygańskiej, do w ogóle do śpiewania, bo przecież ten głos to miałaś zawsze, przecież miałaś niesamowity głos. Ja kiedy ciebie pierwszy raz usłyszałem, to mówię, Jezu, ona ma głos czysty jak rosyjskie cyganki. Właśnie ten miałaś w sobie tą, co bardzo rzadko spotykane dzisiaj u polskich piosenkarek romskich. Ty masz taką właśnie ruską zań, potrafisz to tak naprawdę oddać, ten charakter czystej takiej cygańskiej piosenki. Kiedy to w sobie odkryłaś? Jak to sformułować? No kiedy zaczęłaś właśnie, tobie się bardzo podobał ten repertuar ruskich cyganów, czy jak to wpłynęło na twoją interpretację piosenek? Przede wszystkim lubiłam bardzo śpiewać czardasze, romanse, lubiłam śpiewać, szybkie piosenki lubię śpiewać, ale przede wszystkim lubię śpiewać właśnie czardasze i romanse. Piękne to są utwory, gdzie człowiek pokazuje, prawda, całe życie cygańskie, te wędrówki, tą tęsknotę za taborami, właśnie w tych romansach to się właśnie uwidacznia, jak człowiek śpiewa właśnie takie właśnie sentymentalne utwory. Tak. Bo właśnie i ty jesteś niesamowitą interpretatorką takich utworów. Dzisiaj bardzo rzadko słyszy się, żeby młodzi artyści śpiewali właśnie takie piosenki, prawda? A ty właśnie jesteś, pozostałaś jedna chyba z tych wszystkich weteranek, artystek, która właśnie te rzeczy pięknie czuje i pięknie wykonuje. Ja w tym miejscu bardzo poproszę, aby puścić nam link z występu Celiny w telewizji Trwam. Piękny koncert i piosenka To życie smutne jest. Posłuchajmy. Co mówić mam, gdy serce płacze? Co zrobić dziś, by wróciły dawne dni? Powierzam dalsze życie swe, poprowadź matko poprzez kręty życia los. Tobie, o Pani, powierzam dalsze życie swe, poprowadź matko poprzez kręty życia los. To życie smutne jest, bez znaki daje się,
lecz mocno wierzę, że łaska Twa wyzwoli mnie. Dziś trzeba w pustkę iść, bo nie wybaczy nikt rzuconych darmo słów zwiędłych jak jesienny liść. Powiedz mi teraz, Celina, w zespole Roma, w tej poznańskiej Romie, czy ty pamiętasz, jak żeśmy robili próby, jak żeśmy później koncertowali, śmiercia żeś na mnie wołała, pamiętasz? Powiedz, dlaczego śmiercia byłem? Pamiętam wszystko. Dlaczego ja byłem śmiercia? No dlatego, że przebierałeś się właśnie za tą śmierć i tak... I to tak zostało mi w pamięci. Straszyłem was, prawda? Po hotelach, nie zawsze po koncertach przyjeżdżaliśmy do hotelu i zawsze mówili: Artek, zrób śmierć, nie? I ja się przebierałem za tą śmierć i goniłem was po korytarzach, nie? Tak, piękne wspomnienia właśnie. Super. Zostały na... Ty wiesz, że ja mam jeszcze zdjęcie tej śmierci, ktoś mi zrobił i mi wysłał i ja mam te zdjęcie. Takie mam nagranie, jak przechodzisz przez ścianę i mojego męża dusisz, bo ojciec to nagrał. Coś ty naprawdę, coś niesamowitego. No to są nieprawdopodobne wspomnienia, piękne. Powiedz mi, bardzo przyjemnie. Celina, w zespole Tabor, później już tata założył zespół Tabor i w zespole Tabor w sumie... Kto był w tym zespole Tabor? Bo oprócz tej najbliższej rodziny był twój brat Jędrek, był Adaś, była Kropla, tak. Prawda? Kto był jeszcze? Tak, bardzo dużo było rodziny, a jeszcze Wojtek był, jeszcze była Ciuda, jeszcze byli Wasyl był, ten był. Lacy, no, prawda? Jak on się nazywał? Lacy Wiśniewski. Lacy był i jego brat, ten co zginął. I właśnie oni pięknie śpiewali, oni byli wybitnymi artystami naprawdę. Powiedz mi, jak to się stało, że oni przecież byli artystami w zespole Roma i jak to się stało, że oni przeszli do waszego zespołu, do Tabor? Właśnie, bo dużo wyjechało z Romy wtedy do Ameryki. Aha. I zostali, a oni nie chcieli jechać. Ojciec znał Michała Burano, bo to był ich kuzyn, czy wujek nawet. To był wujek ich. I jego znał, bo niebiesko-czarnie on śpiewał, a ojciec go bardzo dobrze znał. Potem byliśmy właśnie w Krakowie z koncertami i zaprosili ojca, tam stary Łacy, właśnie ojciec Michała Burano. I tam była ta Nadia, ich matka, ich ojciec. I tak się stało, że właśnie oni przyszli do naszego zespołu, bo bardzo sobie nas upodobali, bo jak mieliśmy właśnie tę premierę w Warszawie i wtedy byli też jeszcze z Romy, bo jeszcze nie pojechali, w tym czasie byli jeszcze na naszej premierze i widzieli, że naprawdę taki był aplauz na sali, że ludzie wstawali z miejsc. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo oklasków i bardzo duże uznanie i oni zdecydowali, że właśnie pójdą do zespołu mojego ojca i przyszli. Właśnie i ja wyobraź sobie, że ja byłem na waszym koncercie w Lublinie, dawaliście koncert w Wostiwie, właśnie występował zespół Tabor i patrzę, a tam Lacy jest, a przecież ja Lacego znałem, bo przecież w Lublinie mieszkała ciocia Nadia, jego matka, prawda, cały wujek Lacy stary. No przecież mówię, Lacy w tym zespole, przecież on był w Romie, nie? I raptem w Taborze jest. Taki byłem bardzo zdziwiony wtedy, ale piękny był ten koncert wasz. Wy mieliście naprawdę piękny zespół, piękny, z muzyką tradycyjną. To tak. Był koncert z fabułą, tak, tak, taki spektakl był, prawda? To wszystko właśnie było pokazane. To,
ta tradycja cygańska tak, była pokazana na tym. Właśnie pierwsza część to właśnie był taki spektakl, wesele cygańskie, tak, prawda? I no w ogóle cudowne głosy, bo twój głos niesamowity, Lacego i Wasyla, cudowne głosy. Do tego nie pamiętam, jak się nazywała ta, co śpiewała, artystka Nikon na Kamelman. Ciuta była z nami, jeszcze była Dzindzia. A no właśnie, śpiewała. To może to Dzindzia śpiewała, może Nikon na Kamyły smak. Jeszcze była Ewa, bo ona bardzo ładnie śpiewała. A, bo Ewa, tam Ewa była jeszcze, prawda? Tak. Tak, tak, no to byli naprawdę wybitni artyści, żeście, no to był bardzo ambitny program, super naprawdę, ja oglądałem ten koncert. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo dobrych artystów, wybitnych, tak, utalentowanych, i można o nich powiedzieć, powspominać, że rzadko spotykane, tak, były właśnie takie talenty, bo nie ma teraz takich. Nie ma. Nie ma. Profesjonalni pod każdym względem. Wszystko szło na 100%, naprawdę ludzie z siebie dawali wszystko. I na żywo wszystko, tak, tam żadnych playbacków, tak, nie jest, było. Tam była żywa muzyka, wszystko żywe było, tak, nie jest, tak jak teraz. Tak, teraz wszystko playbacki, a kiedyś się grało, prawda, live muzyk, wszystko leciało na żywo, wszystko. I to było właśnie piękne, bo to było właśnie prawdziwe takie, prawda? Tak. Poproszę w tym miejscu jeszcze jeden link, gdzie Celina śpiewa Oczy Czarne z zespołem Roma. Bardzo proszę. Oči čorne, oči strasne, oči zgudne i prekrasne. Tak люблю я вас, так боюся вас, значу видел вас, так не добрый час. Dziękuję ślicznie. Ja jestem zawsze pod twoim urokiem. Ty dla mnie jesteś artystką pełną gębą. Byłaś w młodości i jesteś do dzisiaj. Bardzo ciebie za to cenię, całą twoją rodzinę i twoich braci, których ja też bardzo cenię. Bo jesteś naprawdę dużym artystą i pokazujesz wszystkie folklory, rozmawiasz w różnych cygańskich dialektach. Jesteś bardzo utalentowany, Artur. Bardzo cię cenię, bardzo. Dziękuję, Celina. Ja również. To ze wzajemnością. I powiedz mi jeszcze, jak sobie, czy widzisz jeszcze jakieś przyszłość zespołu tego Roma od Czarka, z którym jesteś? Zespół teraz po tej pandemii wznawia działalność? No wiem, że tam się stała tragedia, prawda, ale... No, teraz na razie tak wszystko ucichło przez tę właśnie pandemię i przez to, że umarł Czarka syn. Tak, tak. I teraz jest duży smutek, teraz jest żałoba. Mm-hmm. Na pewno się podbierają, będzie dalej kontynuował właśnie tą pracę. I mam nadzieję, że powstanie znowu zespół, tak jak kiedyś. Ja życzę im też tego samego. Też ubolewam, że taki wspaniały muzyk i taki artysta, on tak pięknie śpiewał, taki bardzo do Czarka podobny, prawda? Chyba z tych wszystkich jego dzieci najbardziej do niego podobny. No szkoda, naprawdę wiielka szkoda. Niech mu ziemia lekko będzie. Taki talent. Jest smutno i bardzo nam ciężko, że odszedł taki młody człowiek. Takie dziecko wspaniałe, no szkoda naprawdę. Celina, jakie sobie cele stawiasz? Czy jeszcze będziesz występować, czy jak w Czarek wznowi? Jeżeli pozwoli zdrowie i pozwoli sytuacja, bo Jędrek jest bardzo chory, mój brat, mój mąż jest chory. Twój mąż też był tancerzem? Nie wiem, jeżeli, bo kocham bardzo występy, kocham śpiewanie, estradę, kocham w ogóle
ten zawód jest od młodych moich lat, to jest moje życie, jak to tak, można tak powiedzieć. Tak jest. I chciałabym właśnie jeszcze, pomimo, że mam parę ładnych latek, prawda, aha, ale jeszcze Pan Bóg zachował jeszcze mi trochę głosu i chciałam właśnie jeszcze kontynuować, chciałabym śpiewać. No to ja Ci tego życzę z całego serca. Właśnie wspomniała Celina o swoim bracie, o Jędrku, który był akordeonistą, wirtuozem w zespole Tabor i w wielu innych zespołach. I wspomniała o swoim mężu. My potocznie na niego wołaliśmy Lufa, bo i Lufa był wspaniałym tancerzem. Dzisiaj jest bardzo ciężko chory, ale był wspaniałym tancerzem, od którego uczyła się cała młodzież romska właśnie w czasie jego młodości. To my żeśmy się wszyscy też od niego uczyli, bo on był wspaniałym tancerzem. Jako człowiek on był wspaniały. Swoją serbiankę i tańczył łacy. I on dostawał trzy razy bis, a łacy pięknie stepował, ładnie prezentował się, już tu krótki, elegancki facet. I on tego nie dostawał, prawda, od tej zapłaty, od publiczności, co mój mąż. Co Lufa, Lufa, nie? No właśnie. Tak. Pozdrów serdecznie Lufę Bolek ode mnie. Jeszcze był, tańczył pięknie, w pociąg, Luciu był, tak, ale poumierali. Tak. Stare artyści poumierali. Poodchodzili, tacy wspaniali ludzie, tacy artyści. Szkoda, wspaniali wielka artyści. Szkoda. No. Tak. Cieszę się, że ten program jest właśnie taki, że możemy powspominać, wymienić chociaż tych ludzi, żeby wspomnieć o nich, żeby ta pamięć Dziwiście. Zachowała się o nich, bo to byli naprawdę wybitni ludzie, wybitni artyści. Celina. Cała pamięć o nich, zawsze o nich wspominamy, zawsze. Tak, tak. Ja z tej strony serdecznie dziękuję Ci za udzielenie tego wywiadu, za spotkanie z Tobą, za te wszystkie wspomnienia, które żeśmy przeżyliśmy wspólnie razem przecież przez tyle lat. Bardzo się cieszę, że z tego spotkania z Tobą, za to, że otworzyłaś się, że opowiedziałaś nam swoją historię, opowiedziałaś nam historię różnych zespołów. Wspomnieliśmy Twojego tatę, wspomnieliśmy świętej pamięci wujka Gienię, wspomniałaś o braciach, o artystach. Cieszę się serdecznie i życzę Ci, żebyś jeszcze nam śpiewała do 100 lat. Ja bardzo Ci tego z serca życzę. Bardzo bym chciał Ciebie usłyszeć jeszcze nie raz. Życzę Ci 100 lat. Te ja bez Bachtalisa, z tytre Cełone Semencasa, trecz Chaworęca, Cełone Saremanuszęca. Kontyn kopędzały fachosa temensa resa te bachtały sare roma. Te delta devloro. Te wyszunel tu da devloro. Serdecznie dziękuję. Jacz devloresa. Deboresa. Z Bogiem. Serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była i Państwa wybitna artystka romska Celina Sadowska. My widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 20. Do widzenia, do usłyszenia.